Siemka z tej strony Lisu witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ostatni mecz ligowy w tym sezonie, który był ciężki pod wieloma aspektami. Więc fajnie, że w końcu możemy to podsumować. Na starcie prosiłbym Was, żebyście w komentarzu, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to napisali w komentarzu. W następnym odcinku zrobimy sobie QA, którego dawno tutaj nie było. Więc jeżeli macie jakieś pytania co do sezonu, co do tego, co dalej, co do mojej osoby i tak dalej, to piszcie w komentarzach. Ewentualnie, jak ktoś woli, to możecie mi pytanie napisać na Instagramie. Postaram się pozbierać najfajniejsze pytania i w następnym odcinku na nie odpowiedzieć, żebyśmy mogli pogadać o tym, co dalej e, i na kanale. I z, z moją przyszłością ligową i tak dalej. E, dzisiaj podejmowaliśmy e, drużynę MKS-u Poręby. E, obie drużyny, i nasza, i ich drużyna się już utrzymała. No i powiem Wam, że zastanawiałem się, czy w ogóle ten materiał wrzucać, ponieważ e, trafił się taki mecz, że przeciwnicy przyjechali na ten mecz. Znaczy to był mecz nasz na wyjeździe, więc przeciwnicy grali u siebie. E, przyjechali w dziewięciu. Więc nie wiedziałem, czy to pokazywać, ale stwierdziłem, że pokażę Wam, że takie mecze też się zdarzają. Różne są sytuacje na boiskach w różnych drużynach, więc po prostu stwierdziłem, że pokażę Wam, jak to wyglądało. Jeżeli ten materiał Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i przypominam, że z kodem LISU 10 macie w ergol.com 10% zniżki na cały asortyment i przez cały lipiec dostajecie w programie lojalnościowym podwójny cashback, więc jest to idealna, idealna okazja, żeby zakupić sprzęt na nowy sezon albo na wakacje na jakiś turniej i tak dalej. Dlatego zachęcam i dziękuję wam bardzo. A my lecimy z pierwszą połową. Powiem tak, no nie jest chyba tajemnicą, że utrzymywaliśmy się przy piłce, przeciwnicy się głównie bronili, próbowaliśmy gdzieś tam szukać tego miejsca, żeby dostać się pod pole karne. Tutaj Kamil dostał piłkę na skrzydło, wycofał do swojego brata, który podprowadził, oddał strzał. Ale prosto, prosto, w koszyczek do bramkarza. E, przeciwnicy też próbowali gdzieś tam wychodzić, czasami z akcjami. Ale my tutaj odebraliśmy zagrana piłka do Bartka. E, Bartek zagrywa na wolne pole do Gabądzia. Gabądź się rozpędzi, wpada pole karne, ale wygonił się trochę z tą piłką. Zatrzymał ją, e, wycofał tu jeszcze powalczone. Dopada do piłki szczurek, oddaje bardzo fajny strzał w samo okienko. Szczurek strzela samo okienko, kumacie, no jakby. Jak często to się zdarza, no jakby raz w roku może, więc to, to była akurat ta sytuacja, że bardzo fajnie wykończył. No i wygrywaliśmy 1-0, aczkolwiek, no powiem Wam, że. No nie przekonywała ta gra. No graliśmy na dziewięciu przeciwników, którzy wyszli po pierwsze, że wyszli to w ogóle szacun. Bardzo szanuję, że podjęli walkę. Po drugie bardzo było widać zaangażowanie z ich strony, pomimo tego, że to już koniec sezonu, graliśmy o nic i tak dalej. Oni byli w dziewięciu, to mega dużo serducha z ich strony i naprawdę to szanuję takie podejście. Bardzo dużo charakteru ze strony przeciwników. Ale nasza drużyna, no powiem wam, że no tutaj podprowadził piłkę Matys, miał miejsce, oddał strzał, znowu tam bramkarz sparował to na żółdrożny. Próbowaliśmy stworzyć sytuację, oddawać strzały, ale kurde, no brakowało, brakowało takiej jakiejś chęci, takiego, żeby naprawdę z większą ambicją do tego podejść. Tutaj piłka do szczurka oddaje strzał i znowu bramkarz to wyciąga, e, wybija to jeszcze obrońca na żółdrożny. E, I brakowało gdzieś tam tej ambicji. Tutaj strzał z wrzutu wolnego, były obijane mury e, po raz pierwszy. Potem był drugi wolny, to również obity był mur z tego samego miejsca, praktycznie. Jeszcze Matys się próbował utrzymać tutaj. Kamil podprowadził, zagrał do szczurka, ten do syfira, zagrał do skwara, który wycofał do Bartka. Bartek dośrodkował do Gabądzia. Gabądź tam oddaje strzał, piłka wpada, nie, nie wpada, odbija się od słupka i obrońca opanowuje tą piłkę. Niestety bramki w tej sytuacji nie było. Tutaj szczurek przejął piłkę. E, zagrał do Mutkiego, Mutki zagrał do brata na skrzydełko, ten wpadł w pole karne, e, powalczył tam Kamil, oddaje strzał Gabądź i znowu drugi słupek obity przez Gabądzia e, przeciwnicy oddalają zagrożenie e, no i jeszcze jedna akcja z naszej strony, tutaj Bartek e, zgrana piłeczka wycofana do Sefira, Sefir oddaje strzał znowu bramkarz to wyciąga, dobija to Gabądź e, no i sędzia się tam dopatrzył spalonego, no nie, nie wiem czy był spalony czy nie, no ale sędzia się tam dopatrzył no, i tu przeciwnicy jeszcze pod koniec próbowali wyjść z akcją, ale szczurek zagrywa do gabądzia. Gabądź tej piłki nie opanował, i przeciwnicy tutaj śmielej sobie poczynali. Wpada pomocnik, oddaje strzał. No, nie był to celny strzał, chyba jedyny strzał przeciwników, i to była ostatnia akcja tam w pierwszej połowie. No, i powiem wam co: no, no można się spodziewać, że dominowaliśmy, gdzieś tam prowadziliśmy piłkę, oddawaliśmy strzały, ale mi bardzo się nie podobało podejście, bo było takie bardzo sielankowe, e, powiem Wam, że tak, jak nas CKS strzelać trafił, że, byliśmy w słab że mieliśmy słabszy dzień, że głowy spuściliśmy, to nas złoili, ile się dało, ile się dało, to no, bo jechali z nami, a my tutaj mieliśmy przeciwnika, który przyjechał w słabszej dyspozycji, i zamiast to wykorzystać, zamiast nie wiem, potraktować to jako trening, popróbować jakichś rzeczy, to no to tak strasznie nie mrało. Graliśmy, nie wiem, brakowało tego wykończenia, tej takiej, wiecie, pompy, żeby chcieć, niezależnie od tego, jaki jest wynik, czy wygrywasz 1-0, czy jest 5-0, czy przegrywasz 5-0, żeby cały czas próbować i cały czas być skoncentrowanym. A tutaj był po prostu piknik: graliśmy sobie w piłeczkę, odbieraliśmy. Przeciwnicy naprawdę bardzo dużo serca, bardzo dużo walczyli, nie poddawali się cały czas, nawet jak stracili pierwszą bramkę. To, to wcale nie, nie, nie przestali realizować jakichś tam swoich założeń No założeń, żeby wiadomo, jak, jak najlepiej wyjść z tego meczu I, No i to im się naprawdę bardzo dobrze udawało A my, no powiem wam, no kurde, nie podobało mi się to I powiem wam, że pogadałem z trenerem Trener zrobił chyba kilka zmian w przerwie I ja też byłem na ławce no, i wszedłem na boisko, bo celem było to, żeby się poruszać troszeczkę, żeby chociaż potruchtać, wiecie, przyjąć piłkę zagrać dalej. No było dużo miejsca, więc po prostu mogłem sobie pozwolić na to, żeby odpuścić jakieś tam większe pojedynki z przeciwnikami, żeby się nie szarpać, nie walczyć itd. No i taki był plan, więc ja też w drugiej połowie się pojawiłem na boisku celem tego, żeby się poruszać po prostu. No i druga połowa zaczyna się bardzo fajnie, bo przeciwnicy zaczynają od środka. Wycofana piłka, przeciwnicy od razu przyjęcie, próba zagrania długiej piłki, tam do napastnika. No i powiem wam, że wychodzi gajdzik do piłki i nie wiem co mu się odkleiło, ale do piłki, która szła na wysokości poprzeczki, on poszedł ślizgiem, wyciął napastnika. No, i oczywiście jest to rzut karny. Nie wiem, czemu on poszedł tak źle sobie obliczył, nie, nie wiem, nie pytajcie mnie, zapytajcie jego, ale było to mega dziwne. No i przeciwnicy mieli rzut karny, oddaje strzał pomocnik, e, piłka, trafia poprzeczkę i my wychodzimy z kontratakiem. Chciałem zagrać tutaj do Skwara, e, ale źle to zagrałem, przejął to obrońca, ale Skwaro go przypresował e, i zdo zdołał odebrać mu tę piłkę, e, więc ja od razu poszedłem Skwarowi na obieg. E, skwaro gdzieś tam się zbierał do strzału, ale próbował mi zagrać, już przeczytał to obrońca, jeszcze piłka e, spadła mi pod nogi, więc ograłem tam rywala, próbowałem dograć, ale drugi e, zawodnik e, załatał tę dziurę. E, tutaj maszyna przy piłce, próba dośrodkowania na drugie skrzydło, przyjął to Skwaro, oddał strzał po krótkim słupku i mamy 2 do 0. No i w sumie tego brakowało: przyjąć, uderzyć celnie, mocno i, i zdobyć bramkę. I tak niewiele czasami trzeba było. E, tutaj pokazałem się do gry od raczka. E, miałem miejsce oczywiście, zagrałem prostopadłą. Do Kamila, no i sędzia tam się dopatrzył spalonego również. Kolejna akcja to skwaro, zagrał do mnie. Miałem tutaj rywala na plecach, który mi gdzieś tam podhaczał, ale utrzymałem się przy piłce. Sędzia i tak zagwizdał tutaj fał, więc mieliśmy wolny. Kolejna akcja, piłka trafiła do skwara, który powalczył z przeciwnikami, było tam ciasno. Szczurek, rabonk, on zagrał do raczka. Raczuk przyjął tę piłkę, oddał strzał i bramkarz to broni sam na sam, ale no, Szczurek miałby mega fajną asystę, gdyby to siadło tutaj przeciwnicy przy piłce udało mi się przeciąć podanie ograłem rywala, podprowadziłem piłkę było sporo miejsca sporo miejsca, zwolniłem troszeczkę grę, wiem o tym, ale zagrałem do maszyny nie chciałem tam zagrywać do napastnika bo to był nasz bramkarz, który wszedł sobie w pole, ale maszyna się tutaj utrzymał przy piłce, zagrał znowu na długi słupek do Gabondzia, który wyprzedza bramkarza, dziówną piłkę i ona wpada do bramki no i mamy 3 do zera, więc finish bardzo fajny, bo strzeliliśmy trzecią bramkę w, tym, w tej sytuacji. W międzyczasie jeden z zawodników zaczął się tam bardzo gotować, tam wyzywać do sędziego, i tak dalej, więc dostał drugą żółtą kartkę, czyli czerwoną. No, i bardzo był zagotowany. Myślę, że to było niepotrzebne w takim meczu i w takiej sytuacji, że, że można było w lepszych humorach zakończyć ten sezon. Ale dostał czerwoną kartkę. Chwilę czekaliśmy, aż zejdzie z boiska, i, no i graliśmy dalej. E, tutaj powalczył Gaboń z Bramkarzem. Piłka wybita do szczurka. Szczurek zagrał do mnie, ja zagrałem do Matysa. Matys podprowadził, w ogóle skakała bardzo piłka, było bardzo, bardzo duże. Kępy były, Matys zagrał tutaj do boku. Próba strzału, ale Bramkarz to bez problemu łapie. Tutaj do, przerzucona piłka do Skwara, on przyjął tę piłkę, zobaczył maszynę. Maszyna przyjął, oddał strzał. Po rykoszycie piłka trafia do Kendiego, ten oddaje strzał. Piłka odbija się od słupka i łapie piłkę Bramkaż. Ostatecznie tutaj znowu próba wybicia. Ja przejąłem tę piłkę. E, presował mnie tam zawodnik, ale zagrałem do Skwara, Skwaro do Gabondia, Gaboń znowu do mnie, podprowadziłem, zagrałem do e, Skwara, Skwaro mi chciał zagrać prostopadłą, ale niestety za bardzo mnie wygonił. E, tutaj kolejna akcja, Maszyna wprowadzał piłkę, e, było tam sporo miejsca, ja się pokazałem do boku, e, ale zagrał do Skwara, Skwaro z, e, poszedł z przeciwnikiem, oddał strzał po krótkim słupku i tym razem w ramkarz sparuje to na drożny. Tutaj przeciwnicy mieli fajny strzał do lajkonika, gdzieś tam 30-25 metr, oddany strzał, ale tutaj Gadzik sobie poradził. Od razu się pokazałem do gry. Chciałem wprowadzić piłkę, no ale przeciwnik mnie tam szarpał, trzymał mnie no i ostatecznie skończyło się faulem. Więc to, no, to zrobił przeciwnik to co musiał, nie? Kolejna akcja, tutaj przeciwnik przyjął piłkę, próbował zagrać piętą, ale zagrał do mnie. Więc ja poprowadziłem, zagrałem do Gabondzia, Gaboń wprowadził w pole karne, oddał strzał, no i prosto w I o tym właśnie mówię, że takie sytuacje, no, no po prostu musi, musimy kończyć, powinniśmy, niezależnie od meczu. E, tutaj ja powalczyłem, odebrałem piłkę przeciwnikowi, zagrałem znowu do Gabondzia, e, Gaboń zabrał do Szczurka, Szczurek przyjął tę piłkę z miejsca, próbował przelobować, ale piłka przeszła nad poprzeczką. E, więc widzicie, no już była próba wszystkiego chyba. E, tutaj znowu odebrałem przy, piłkę przy przeciwniku. E, zagrałem na skrzydełko do szczurka. Szczurek tę piłkę opanował. Ograł rywala, chyba nawet tam z dziurą poszło. E, wpadł w pole karne. Szczurek powalczył jak nigdy. E, zagrał tutaj do Gabondia. Gabondz oddaje strzał i piłka od spojenia. Od spojenia wychodzi za boisko, więc no, brakowało czasami szczęścia, czasami takiej zimnej krwi, której w żadnym meczu chyba nie mieliśmy. E, tutaj ja przejąłem piłkę, zagrałem od razu do szczurka. Ten zagrał do maszyny. No, maszyna próbował z wolejka, ale niestety wywalił w krzaki. No i znowu Jehanka, szczurek zagrał do mnie. Ja tutaj z boku zszedłem sobie do środka, zagrałem prostopadą do szczurka. Ten wpada w pole karne, zagrywa do gabądzia, gabądź tego nie strzela. Nie wiem dlaczego, na pustą bramkę przepuścił tę piłkę. E, jeszcze Candy to opanował, próba dośrodkowania zablokowana. No i widzicie, już nie wiem czy to była zabawa, czy, czy lekceważenie, nie wiem co to było, ale to była po prostu tragedia. Tak mnie to denerwowało, bo nawet jak idziecie z jąkami na Orlika, to zawsze chcecie sobie udowodnić, kto jest lepszy, wiecie jak strzelić bramkę, kogoś okiwać i tak dalej. A tutaj było takie, że a niech się ten mecz już skończy, a już niech pan to gwizda, panie sędzio. I było takie, nie wiem, no kurde, nie podobało mi się to strasznie. No mam nadzieję, że to tylko taki, wiecie, e, że rzeczywiście te okoliczności były takie, ale no, no bardzo niefajne to było. Tutaj e, Raczek zagrał do mnie, e, opanowałem piłkę, zagrałem od razu do Gabondzia, Gabądź tam wpada w pole karne, zagrywa do Szczurka, ten Szczurek, nie wiem, czy strzelał, czy podawał e, do Gabondzia, ten z metra strzela, piłka się odbija od słupka, od obrońcy i łapie to bramkarz. Widzicie, to... Kuruzjalne te sytuacje, nie? Tak naprawdę, no jak, jak można takich nie wykorzystywać? E, tutaj, Candy opanował piłkę na skrzydełku, zagrał do Matysa, Matys wycofał do Gabondia ten oddaje strzał, no i znowu bramkarz sobie łapie tę piłkę. E, jeszcze była próba e, Matys do maszyny, maszyna podprowadził. Próba oddania strzału, bardzo fajny strzał i poprzeczka obita przez e, maszynę fajnie, że spróbował z daleka, dobry strzał, no cóż brakło szczęścia, wybita piłka, ja ją opanowałem, podprowadziłem, miałem tam znowu kupę, kupę miejsca, zagrana piłka do Skwara, ten przyjął lutnia po długim słupku, no i mamy 4 do zera, jak się nie mylę, no i tak się kończy ten mecz to była jedna z ostatnich akcji tego meczu i powiem wam, że to co zrobił teraz Skwaro, no to tak powinniśmy w większości sytuacji kurde przyjąć, spojrzeć gdzie jest bramkarz, lutnia i do widzenia jest brameczka, a my kurde próbowaliśmy, nie wiem, naprawdę już Yy, tak jakbyście wzięli pada w FIFA i naciskali wszystko, co się da, żeby coś wyszło fajnego, yy, zamiast po prostu grać skutecznie jakoś tak skoncentrowanie. No ale wiecie, no też ten mecz był rzeczywiście o nic, yy, więc może ja też się spinam niepotrzebnie, nie wiem. No ale kurde wiecie, potem gra się taki mecz, który jest o coś yy, z przeciwnikami, którzy stawiają opór, którzy grają w 11 i brakuje tego podejścia czasami, żeby być takim skoncentrowanym. Tak czy inaczej zgarniamy trzy punkty. Jeżeli rywale w międzyczasie przegrali swój mecz, to chyba podskoczymy nawet o jedną pozycję. Więc takim pozytywnym aspektem kończymy sezon. Czy to był dobry sezon? No na pewno nie dla nas, na pewno nie dla naszej drużyny i w ogóle pod kątem przygotowania i całej tej organizacji ligi było bardzo ciężko. Było tych meczów dużo, było w ciężką pogodę, więc bardzo dużo się tych rzeczy nałożyło na siebie. Ale o tym wszystkim porozmawiamy sobie w następnym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawiajcie je pod odcinkiem w komentarzach. Postaram się na najciekawsze odpowiedzieć. Oczywiście łapkujcie w górę te komentarze, te pytania, które Was najbardziej intrygują. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się już za parę dni w QA. Do zobaczenia, Siema.